Dobra. Jedziemy w takim razie zawieszenie off. Wow! Co się stało? Ja myślę, że najwyższy czas zaszaleć. Fajnie by było stuningować sobie BMW i setę, tak żeby robiła wheelie. To jest główna część programu. Teraz, czy da się zrobić nim wheelie? To jest bardzo ciężki samochód. I myślę, że jego tuning na wheelie będzie bardzo drogi. Dlatego zacznijmy sobie od zdobycia jakichś funtów, kredytów. Weźmy sobie, ja tu chyba sprzedałem dwa auta i trzeba odebrać hajsy. Jeden sprzedał mi się za 3 miliony. Odbieramy sobie kredyty. A drugi sprzedał mi się za 1 400 000, także bieda. Pamiętacie, jeździliśmy tym Jaguarem 400 km na godzinę. Dajcie spokój. Przyspieszenie na tył, hamowanie na przód. Myślicie, że to coś da do Willy? Gdzie mamy hamowanie? Ciekawe jak to jest w tej grze. Może i rzeczywiście tak jest. No i dobrze, i nagle znikąd mamy 5 milionów. Myślę, że starczy nam to na tuning tego ciekawego samochodu. Mamy zrobione napęd na 4 koła. Musimy zrobić na tył. I teraz... teraz pytanie, jaki silnik? No chyba damy ten najmocniejszy, ten co jest. Wywalimy spoiler, z przodu mamy jakiś? Nie, mamy nic, no dobrze. Samochód jest już mega odciążony. Spoileru też tu nie będziemy instalować. Robimy go na wheelie, także musimy dać tu na pewno opony dragowe, a ponieważ jest to BMW i seta, to tutaj takich opcji do tuningu trochę mamy. Nie tak jak to małym cip-cipie. Felgi. Musimy wybrać jakieś najlżejsze. Ja tu wybrałem sobie takie dla jaj trochę. Ale nie wiem, czy my lżejsze w ogóle znajdziemy. Wydaje mi się, że to są nawet najlżejsze felgi, jakie istnieją do tego auta, ale możemy na pewno zmniejszyć cal, co jak widzicie też nam polepsza wagę auta. Nie? I tak zrobimy. Cyk. To jest legenda ludzkich streamów. Inne malowanie trzeba wybrać. Ja myślę, że tak. Musi być specjalne malowanie do specjalnego zadania. Chociaż to malowanie akurat pasuje do tego zadania. No ale moglibyśmy sobie coś tam popróbować innego. Zobaczymy. Teraz jakie tutaj zawieszenie wybrać najlepiej? Zastanawiałem się nad offroadowym. Ale dajmy wyścigowe. Na początek, a później zobaczymy co się da jeszcze zmienić. O! Możemy tu wywalić klatkę bezpieczeństwa, dzięki czemu zyskamy trochę wagi. Zobaczcie, klatka bezpieczeństwa dosyć dużo waży. Odciążymy mega ten samochód. Zrobimy go na koksa, to na pewno już możecie być tego pewni. Okej, więc tak, mamy klasę S1, wow. Trochę żeśmy zjechali z tą klasą, ale to za sprawą zainstalowania tylko tylnego napędu. No i teraz mówicie, no nie, no trzeba jakieś malowanie dać, tak? Lecek to mistrz zadań specjalnych. Zrobimy z tego samochodu zadanie. No to będzie nasze zadanie specjalne. Dociąż na tył. Ej, moglibyśmy dać ospoilerowanie trochę. Jakieś tam. Ale nie, tam dajmy sobie spokój. No i teraz musimy wybrać sobie odpowiednie malowanie do odpowiedniego samochodu. Nie wiem na co się tutaj, na co się porwać. Prawdę mówiąc, to co mieliśmy naprawdę było spoko. Ej, ale to jest chyba okej. Zobaczmy jak to wygląda. Uwaga, uwaga, uwaga. Stuninguj Hammera na drift. Dynia tam była? To dynia może być spoko. Zobaczymy. Tylko kurde, coś się długo pobiera. Ej, no co to? Czemu mi się... tu mamy coś takiego. Jakaś flaga amerykańska. Nie, ale tam była dynia. Dynia mi się też bardzo... Nie zauważyłem tej dyni. Ktoś tutaj napisał na czacie, że była dynia. Nie zauważyłem. A jest! To jest dynia? Chyba nie jest dynia, ale zobaczymy. Niech będzie sobie. Niech będzie. Podoba mi się. No dobra, to wychodzimy. Ale teraz zrobiliśmy taki mały tuning. Najważniejszy tuning będzie... Będzie teraz. Czyli tak, no na razie nam na koło nie staje. Trochę tam się podnosi, ale to nie szkodzi. My tu zaraz zrobimy porządek z tym samochodem. Oh yeah. Więc tak. Przede wszystkim, ojej. Co? 370 km na godzinę. Ciekawe. Zobaczymy, co tu się da zrobić z tym autem.
Najważniejsze to jest tutaj. Więc tu damy miękko, tył twardo, przód wysoko, tył nisko. Zobaczymy najpierw tak, a potem może da się inaczej. Chyba, że tył damy wysoko, to później jeszcze zobaczymy. Na pewno tył trzeba dać na twardo. Ale to jeszcze nie jest to! Ktoś mnie tu uderzył. To jeszcze nie jest to! Przód na twardo, tył na miękko, mówicie. Właśnie, bo to... Z tego co zauważyłem, do każdego samochodu trochę inaczej powinno się robić. Ale wiecie co? Zaczął padać deszcz, może to też ma wpływ. Dobra. Jedziemy w takim razie zawieszenie off. Wow! Co się stało? Ej, pamiętacie, mieliśmy tego takiego uśmiechniętego chip-chipa? Ten samochód. Nie pamiętam, jak się on nazywał już nawet. Chyba nie chcę pamiętać. Ale on też tak miał, że jak się wyjechało z jakiejś górki, to on wtedy wylatywał w powietrze, nie? Nie no. Spróbujmy rzeczywiście to zawieszenie offroadowe dać. Może da się je zrobić na bardziej miękko czy coś. Oh shit, to jest chyba bardzo zawieszenie, bardzo miękkie zawieszenie, bo już na tych standardowych ustawieniach już stawał i to dosyć mocno. Dobra, spróbujmy. Nie, tutaj tak, zróbmy. Albo dajmy miękko i z przodu i z tyłu. Cyk, 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 cyk. I teraz jeszcze przód mamy, ok. No i dobra, ty, bo to jest chyba bardzo miękkie zawieszenie. Twoja postać jest lżejsza od powietrza. Ej, to jest doskonały argument. Ja myślę, że tak właśnie jest. Moja postać jest lżejsza od powietrza, dlatego ona się unosi. A z prawej strony silnik jest, znaczy no, samochód jest cięższy i dlatego... Nie? Ej, chyba się nam udało. Słuchajcie, chyba jest to. Uwaga, z trójeczki teraz. Co się dzieje? Tylko może powinniśmy mieć twarde zawieszenie z tyłu? Zaraz zobaczymy różne kombinacje, ale chyba to jest to. Chyba coś tutaj zahacza z tyłu. Nie? Jakbyśmy mieli z tyłu twardsze, zaraz zrobimy. Tylko zobaczmy, jak to wygląda z różnych kątów. Oh shit. On od samego napędu wywala go na... Ja nie rozumiem. Ale spróbujmy go na... ten, rozbujać jeszcze, patrzcie. Wow! Co to było? Ja tak z miejsca praktycznie. O! No i cyk! To jest to. O! Poszło. No i pięknie! Nie da się, wszystko się da, zobacz ziomy. Siema wszystkim, co dopiero wpadli. Zobaczcie, robimy z Isety Willy. I się udało. Teraz backflipa trochę. Ty, jakie to skrętne jest w ogóle na tym ustawieniu. Chodźmy tutaj, gdzie się powinno Willy robić. O! Kurde, aż mi się komputer zagrzał, czuję, jak mi w nogę tam ciepłem bucha. O! I cy! Hamujemy? Yeah. To jest perfekcyjna charakterystyka tego silnika całego, bo w pewnym momencie przy odpowiednich obrotach załącza mu się turbina i on wtedy zyskuje bardzo dużo mocy, nie? I to jest ten moment bardzo fajnie pokazany. Że tak, jedziesz najpierw na początku powoli, a potem nagle dostajesz doładowanie i cyk i stajesz. Dobra, pewnie z kokpitu to niewiele widać.
Dopiero potem się jakoś on stabilizuje. O! Jest! Ale ciężko się skręca taki... Pieprzone jajko. Nie żebyśmy już kiedyś tak nie robili, ale z tym samochodem wygląda to dodatkowo bajecznie. No ładne. Oh shit, ziom. Zajebiście. Samochód dnia. Robimy pilę. Jeszcze możemy kamerę obkręcać. Yeah, baby! Co się nie da? Wszystko się da. Piątka. Cyk, wrzuciliśmy piątkę. Szóstka jest? O, szóstkę dawaj! Na szóstce. Yeah, baby! Siódemki już nie ma niestety. Ale chociaż łatwo staje. No ja wiem, czy tak łatwo staje. Trzeba było się tam trochę nim poobijać. Trochę nim poskręcać, trochę pohamować. Ale się w końcu udało. Polecam kamerę ze środka. A zobaczcie na szóstce, nie? Zajebista kamera. O, się. Spróbujmy z piątki. Wyprostuj koła. To chyba nic nie da. Nie się trzeba jakoś poobijać od ściany, coś tam pokombinować, aż w końcu się uda. O i znowu. I superowo. Tak. Jak to wygląda, ziom? Udostępnię wam ten tunik może, co? Udostępnię wam ten tunik, bo jest bardzo fajny. Możecie sobie go przetestować, jak chcecie. Zapisujemy. Będzie trzeba go jakoś udostępnić, ale nie wiem, czy... Best speed? Ja nie wiem, jaką kategorię tu wybrać. Dobra, dajmy tak. Chyba bez znaczenia. Także tak wygląda BMW Isetta w trybie Wheelie. Tunik możecie sobie pobrać, zobaczyć, sprawdzić.